Także halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Osi na Map. Tak się po prostu seria będzie nazywać. Bo nam od kanału pisze Osi na Map, nie Osi na V1, no bo to jest ogólnie V1 do 19. Ale jest napisane Osi na Map, no to Osi na Map, nie? Także lecimy sobie po Bizona i lecimy sobie dzisiaj w One. Czyli będziemy żniwować. O, zapomniałem. Pa, za pierwszy raz złapał. Realna seria, no to... No to realna ma być. Teraz jak tu stąd wyjechać? Tu jest dużo miejsca, to aż pod sam garaż można pojechać. No i cyki dajemy. Koguta załączymy sobie. To nic nie jeździ. Na słomę czy na sieczkę? Zobaczymy jeszcze. Ja to chyba jednak sieczkę bym preferował. Po prostu i tak nie mam, i tak nie mam. Ale bardzo ładna ta osina się teraz zrobiła. Atak największego pola. No i lecimy. No i... Myślę, że pierwsze wytniemy poprzecznik na 3, a potem... Potem zobaczymy. Będzie co miał robić bizon. Zobaczcie, jakie to jest duże pole. A sam poprzecznik jest długi, a co dopiero. Wyczniemy sobie na 3, 3, 4 poprzeczniaki. I będzie szło. Ja wam mówię, na live to skończymy. Żniwo na live to skończymy dzisiaj. Znaczy, no. Nie wiem kiedy. Ten film wleci po prostu, o tak powiem. Patrz, 15, 17 dawno nie było.
zrobię ze 4 poprzeczniaki bizonem i co tam. Co mi szkodzi. Tak czy tak trzeba zebrać, a tak będę miał przynajmniej lepsze pole manewru. Realna seria, także nic poza kabiny nie robimy. I cyk, fotka zrobiona. Czekaj, co tak działa? Kontrol. O, tak powinien jeździć na stojący przecież. No i ciśniemy. No nie, tak całego pana to nie będę kościł, no bo nie chcę mi się. Coś mi się zdaje, że tylko na tym odcinku sobie poprzeczniaki powycinamy. Ciśniemy. To za krzakami też jest ładne pole, duże. O kurczę. Jakie długie pole. Kurde, jadę, jadę i nie ma końca, ty. To po strajkę to będę orał, nie? Ja pierdzielę, dopiero w połowie pole jest tu. A gdzie tu dali? O, wymaga wapna. Elegancko. Kurde. Będzie RTW kupić. Ale ma problemy, czuć. Czuć to moc. No to jedzie. Thank you.
No co jest, ty? Kurwa, znowu nie chcę dać tytułu, że Bizon nie dał rady. Tam 10, czekaj, o, może to coś da. Pa idzie. A tylko w tym jednym miejscu. Teraz już idzie. Tylko w tym jednym miejscu, a teraz już idzie. Kurde. I dzisiaj go sposobem zarobiłem. Czekaj, czy 40 mam to podane? Łe. No i dojedziemy do końca i może będzie 80%. Nie, nie będzie. Na 13 minut. Chociaż te 20 minut, żeby było, nie? Jak będzie 20 minut odcinka, to będzie dobrze. Dojadę do końca, czy nie dojadę? No i palimy 40 i lecimy. Trzeba podczepić przyczepę. No i węże oczywiście, żeby było. Jak hamować, nie?
No i lecimy, bo co innego nam zostało? Szesnaście minut odcinka, ciśniemy dalej. Wiem, co sobie muszę po odcinku włączyć. No. A może nawet już sobie włączę. Tylko na maksa głos wyłączę. Żeby na odcinku nie było, bo prawa autorskie. Ja jest taka mała wcinka, a jak pomogła? Tobie to? O! A to źle wygląda. Teraz pytanie, czy ja podjadę? Tą strefę wyciętego teraz będę mijał. Nie to klikłem, nie tą strzałkę. O, może tak, nie tą strzałkę klikłem. Nie no, 40 to jednak maszyna jest. 40 to jednak jest niezawodna maszyna. No i myślę, że tak jeszcze z 5-10 minut będzie koniec odcinka. O kurde. No tak trochę. Mogę za drogą postawić go tam z drugiej strony. Ale dobra. Dawaj, jeszcze 10%. Chciałem sprawdzić, czy się da podnieść. Przez te krzaczki to nie będę przejeżdżał, bo po co? O, na stojąco, tak będzie lepiej. Wtedy widzę, czy wszystko dobrze się tnie. No i jeszcze dwa przejazdy i koniec odcinka. Dwadzieścia jeden minut już prawie. No tak jak mówiłem w odcinku, że tylko tak jak mówiłem na początku, że tylko poprzeczniaki się wypniemy.
na więcej nie mam czasu. No może mam czas, no ale... Chcę też coś na odcinek zostawić. O, może tak. No, na live'a. No i cyki, cztery poprzeczniaki wycięte i dało 35%, także dobrze. Się wydłużył od razu. Dobra, zjedziemy jeszcze na dół i będzie koniec. Jednak paskamy jeden przy drugim, będę kosił sobie. Ale myślałem, że tak będzie lepiej niż robić przecinki jakieś. Tak będzie po prostu lepiej. Staram się jechać prosto. Podniosę, żeby krzaków nie zbierać. A, tylko pole jest równe. No dobra, to zjedziemy tak. Się potem jakoś wyrówna to. No i ja myślę, że to byłoby na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się do następnego odcinka, a teraz zobaczymy, czy Bizon podjedzie. Dojadźmy do końca pola i będziemy po prostu kończyć ten odcinek, bo ja muszę sobie zrobić przerwę. Sobie ustaliłem tak, że jeden odcinek na dzień muszę nagrać. Dziennie jeden odcinek muszę nagrać. Czyli jak jeden dziennie nagrywam, to mam 7 w zapasie, kurde. 7 w zapasie, a ja codziennie będę film jeden przesyłał, także teoretycznie tak samo ciągle będzie. Ale filmy codziennie będą, także nieco 2 dni, także będzie mniejszy zapas po prostu. Nie na 2 tygodnie, tylko na tydzień będzie. Dobra, także co, ja myślę, że to by było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, otwierajcie mój kanał i wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się, do następnego razu i dobra, 25 minut minęło. Także myślę, że ten odcinek będzie miał dużo łapek i dużo wyświetleń, także trzymajcie się, na razie.